Temat budowy parkingu przy kinie Sokolnia pojawił się kilka miesięcy temu. Jak się okazało, pracownicy ratusza w tym czasie sprawdzali możliwości realizacji tej inwestycji. Rozważamy w urzędzie i dyskutujemy na temat możliwości budowy dwupoziomowego parkingu przy ulicy Alejech Marcinkowskiego i Walki Młodych obok kina. Ten dwupoziomowy parking miałby być zrealizowany przy udziale partnerów zewnętrznych. Prowadzimy takie dyskusje, w tej chwili bardzo wstępne. Natomiast najważniejszą rzecz, jaką żeśmy dokonali, to znaczy badania gruntu. I badania gruntu jednoznacznie wykazało, że możemy tam budować dwupoziomowy parking. Koncepcja parkingu zakłada budowę dwupoziomowej kondygnacji. Byłby poziom minus jeden, natomiast drugi plac zrównałby się poziomem z ulicą Walki Młodych. Planowane jest blisko 200 miejsc parkingowych. Burmistrz podkreśla, że parking zlokalizowany w sąsiedztwie kina, stadionu, hali i przyszłej krytej pływalni to potrzebna inwestycja, ale nie jedyna w tej części miasta. Przy bloku na Alejach Marcinkowskiego powstanie teren rekreacyjny. Profesjonalny plac zabaw i miejsce odpoczynku dla seniorów, dla dzieci najmłodszych, dla ludzi w średnim wieku. To są te rzeczy, które będą zrealizowane stopniowo w tej części miasta.